Dobra, słuchajcie, chodzi o Sarę. Nie chcę psuć tej imprezy, ale trzeba ją zabić. Rozwalić jej łeb kamieniem. O, pięknie. Co to za wprowadzenie? Ja liczyłem na jakiś aperitif. Nie, dobra, słuchajcie, pomyślałam, że po prostu powiemy tacie wprost, że nie wyrażamy na to zgody. A pozwolisz, że się wypowiem? Przecież czy Sara to jest najgorszy wariant w tej sytuacji? Może to właśnie ona, kobieta z zewnątrz, by nam uratowała tę sytuację? Co? Przekupiła cię? Działam teraz na dwa fronty. Potrzebuję pomocy ze strony taty, a Sara to popiera, jest miła. Pieprzenie! Chris? No więc... No więc? Ciebie też przekupiła? Nie. Ja tylko... Tylko co? Ja tylko myślę, że... Aha, czyli ciebie też przekupiła? Nie, że może za ostro troszkę zareagowałaś. Chris, czy ty naprawdę myślisz, że tata ci wybaczy, tak? Po tym wszystkim, co zrobiłeś. Nie. Radek. No wiesz... Ona myśli, że jesteś debilem! Ty tego nie rozumiesz, debilu! O, ty tego nie rozumiesz, debilu. Bardzo śmieszne, naprawdę bardzo zabawne. Wiesz, ojciec i tak zrobi, co chce. Trudno z tym dyskutować. A może powinnaś sobie odpuścić? Tutaj masz to na piśmie. Bardzo śmieszne. Co, szczerze mówiąc, ja to ją nawet lubię. Lubisz ją? Nie, z takim debilem nawet nie warto dyskutować. O, nie będziesz mnie obrażać? Wychodzę. Proszę. Słuchaj, ja myślę naprawdę, że podchodzisz do tego zbyt emocjonalnie. Zbyt emocjonalnie? Czy ty się w ogóle słyszysz? Bo właśnie w takich słowach ci to miałem ująć, ale on mnie uprzedził.